6 rano. Jeszcze księżyc widać, może tu zaraz go nagram. To jest alejka, którą sobie idziemy na plażę właśnie. Zaczyna wychodzić słońce. Właśnie dopiero się pojawia na horyzoncie. Ludzie, którzy sobie przychodzą na plażę chodzić. Otleniać się. Morza teraz wieje tu właśnie w naszą stronę. Później też słoneczko się po... Pod wodą zawsze się nachodzi. Ale przyjemnie, to jest ciepły wiaterek. Tu wchodzimy sobie jak drugi kamień do nas.
Little one, but a perfect picture everything. There's your smile, yeah. I was smiling. We're doing the big business with him. I don't know, my glasses. Good I look deal. Old. Oh, but you look very important. I look very important. Yeah. I like that. Yeah. All right. Welcome to Viva Maya, Bob. Thank you. Yeah. Now you have to learn Spanish. Yeah, I have to. To learn Spanish. No choice, yeah. No choice. Actually, I'm going to give you a Spanish helper, Sofia. Oh, we got it. Szkoda, że tu nie nagram, ale przed chwilą nam tutaj właśnie kelner przyniósł taką kartę. Welcome to the club, welcome to Mexico. Your amigo Sergio. Bo my teraz należymy do tego klubu. To jest właśnie to Viva Resort Viva Maya. Mamy tutaj w lodzie winko, wody, piweczko, różne sody. Co to za browar jest? To te wydalce do czego? Do owoców? Tak, mamy jeszcze owoce. Nakrycia nam przynieśli do pokoju hotelowego. Mamy, to ty teraz jesteś ważna. My tu. Czasy na całego. Ale to kosztuje niestety. No. I się opalają ta francuski, to jest biustonoszy. Przychodzą młode dziewczyny, to się nie wstydzą wcale. Dziewczyna to nie poznaje. A, też się dziewczyna opala bez biustonoszy. Już? Yeah. No to pięknie właśnie tu. Witamy w Meksyku. Wszystkich znajomych, rodzinkę, z którym tę kasetę będziemy na pewno składać z wakacji, jak zwykle co roku. To myślę, że obejrzą ją i Irena, i Roman z Łodzi, którym obiecałem w tamtym roku, myśmy byli w Polsce. Oczywiście w Stanach mamy też tu przyjaciół, tak Michał z Zosią, Mieronow. Obejrzy, mam nadzieję, że tutaj kiedyś przyjadą. My od dzisiaj z Zosią już należymy do, jako jesteśmy tu members, czyli VIP, VIP, very important person, persons, obydwoje. Będziemy mogli skorzystać z czasów nie tylko z tej Riviery, ale i w Bahama, w Europie, wszędzie. Oczywiście to troszkę kosztuje, na ten temat porozmawiamy sobie. A dzisiaj jesteśmy dopiero tutaj trzeci dzień, słoneczko zaczyna nas dopiero brać. Nie chcemy tutaj leżeć długo, bo można się spalić. Teraz zobaczycie, jakie piękne tutaj Morze Karaibskie czyste jest. Więc lepiej powolutku, spokojnie opalać się, nie poparzyć się, korzystamy z czasu. Bardzo fajnego, pogoda świetna jest. I oby tak biegło co roku w wakacje. W tej chwili Zosia mnie nagrywa, później ja ją troszkę pokażę. Także zapraszam do obejrzenia, myślę, że tego pięknego filmu. Jak zwykle mówię, z każdej wakacji coś robimy na pamiątkę. I rodzinie, i znajomym, bo wszyscy będą mieli ochotę to na pewno przyjechać, to miejsce odwiedzić. Więc zapraszam. Dziewczyny opalają się bez biustonoszy, jak zwykle. Tutaj jest nasza palma i nasze dwa stołki, zawsze sobie tu rezerwujemy je. Się kładzie po prostu ręczniki i nikt nie zabiera tego. Przychodzimy i tu leżymy, ale jest tego tyle, że nikomu nie zabraknie. W tej chwili jest już 6:15 po południu, niedługo kolacja, dlatego wiele ludzi, słoneczko już praktycznie zachodzi za te budynki, dlatego. Ale powietrze jest ogromnie przyjemne. Tutaj to może innym razem w ogóle, bo tu robią właśnie masaże inne. Też po drugiej stronie jest basen, który wieczorem nagrywałem, ale myślę, że teraz będzie ciekawszy widok. No i Michał, popatrz tutaj, ile butelek jest. Oczywiście tequili
do porówka różnych gatunków. Odkładaj pieniądze i się wybieraj to z nami. Otóż z boku jest taki następny hotel. Jest tego po prostu ciągle duży wybrzeż, bardzo dużo. To wszystko drinki bierzesz ile razy chcesz. Wszystko w tej opłacie stałej. Można jedynie typa zostawić jak się chce. Souvenir et camion. Tu możesz sobie samemu pomalować jak chcesz. Kupujesz i malujesz i jeszcze się tak wydaje. Według własnego wyniku. Okej, nagraj. Przyjaciół z Polski, Woluś, Plewa z małżonką. Wszystkiego najlepszego Dosio. Dla kanarykę. No to do programu drewnianego, proszę pozdrowić nam Polonię. Dla wszystkich, całą Polonię pozdrowienia w Ameryce, a szczególnie w kanarykę, bo tutaj poznałem kolegę w Meksyku, prawda? No mam nadzieję, że spędzisz tu miłe wakacje, tak my, jak i oni. A kto został w Ameryce, życzymy im wszystkiego najlepszego dla kanarykę. Dużo zdrowia dla całej Polonii. Niech przyjadą tutaj, bo my im prześcieramy ścieżki. O, okej. Okay. Zapraszamy do Meksyku w odwiedziny, prawda, do zwiedzania, poznawania meksykańskiej kultury. A my Bolciu zapraszamy z małżonką do New Brytyn na Polankę Sokołów. Tam są co niedzielę pikniki, zawsze orkiestry grają, mecze piłkarskie się odbywają. Tam Polonia się bawi, pięknie jest. Bolciu mnie teraz. Czekaj.